dzisiaj zagramy w chowanego po całej Polsce. Daniel się chowa i ma 3 godziny na ukrycie się. Czas start. Lecisz. Daniel jako chowający startuje o 6 rano i może schować się w dowolnym miejscu w całej Polsce. Dobra, jest godzina 5:40, przed chwilą wstałem, jestem bardzo niewyspany. Nagrywamy odcineczek i chowam się po całej Polsce. Właśnie przyjechał mój transport, więc lecę. Ja i Bartek jako szukający startujemy po 3 godzinach i dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć nasze poszukiwania. Ma całą Polskę, cały kraj do wyboru. Nagrywaliśmy taki film niedawno w Warszawie, gdzie Barteczek się chował. I no, Warszawa była trudna, a teraz mamy takich Warszaw... więcej. Przed nagraniem założyliśmy się z Danielem, że go odnajdziemy. A ten, kto przegra zakład, musi wstawić przypałowe zdjęcie na Instagrama, wymyślone przez wygranego. Wy też możecie się zakładać, a najlepiej robić to na nowej aplikacji mobilnej Fortuny, sponsora dzisiejszego odcinka. Apkę znajdziecie na efortuna.pl/mobile, a nowi gracze z kodem CHOWANY mogą odebrać 3 zakłady bez ryzyka na start. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, a zakłady są tylko dla osób pełnoletnich. A my wracamy do naszej gry. Myślę, że jego kryjówka będzie najbardziej dziwna i najbardziej nieprzewidywalna, nie? On się może zakopać pod ziemią, pod wodą być. Myślę, że pojechał daleko, ale nie aż tak daleko. 300-400 kilometrów to jest max. Też tak myślę, no. Jakby jechał daleko, to by było takie oczywiste, nie? No masz całą Polskę, my jesteśmy we Wrocławiu, no to najdalej by generalnie było pewnie na północny wschód. Teraz jak tu siedzimy, nie mamy żadnego w ogóle punktu odniesienia, nic, nic, nie? Gdzie on jakby jest. No może być wszędzie w tym momencie. Nie wiemy nawet, w jakim kierunku się udał, nie? Dlatego, żeby mieć szansę w znalezieniu Daniela, od momentu startu poszukiwań możemy zacząć robić wyzwania, a po ich wykonaniu otrzymamy coraz to dokładniejsze wskazówki dotyczące kryjówki Daniela. Dopóki nie skończymy jednego wyzwania, nie możemy zaczynać robić kolejnego, a po każdym wykonaniu 2 wyzwań dostaniemy dodatkową podpowiedź od Daniela. A nie uważasz, że trochę przegięliśmy z wyzwaniami, że są zbyt mocne? Są mocne. 9:00, zaczynamy nasze poszukiwania. Pierwsze wyzwanie. Morsowanie 1 minutę. A Daniel zdradza nam, w jakim kierunku od startu jest schowany. Dobra, robimy to. Kierunek to jest strasznie mało. Mało, ale będziemy mogli chociaż ruszyć. To mnie w ogóle nie przekonuje, to nie jest żadna podpowiedź. No ja wiem. Kierunek północ, okej. Okay. Paulina zaproponowała mi pomoc w nagraniu tego odcinka, bo generalnie miałem być sam, a jestem tu z Pauliną. Jestem jeszcze z Maćkiem. I Paulina wczoraj mi mówi, że coś tam z oponą nie gra i że ona to tam naprawia. Ale co powiedział mechanik? Powiedział 50-50. Albo będzie trzymać łata, albo nie. Albo będzie działać, albo nie. Albo nagramy to, albo nie. W razie czego to ja się na autostradzie schowam, nie? Nie, no dobra, działa. Lecimy dalej w podróż. Być może zastanawiacie się, w jakim miejscu się ukryję, skoro mam do wyboru całą Polskę? No, tego tak od razu wam nie zdradzę, ale kierunek, w jakim się schowam, wylosowałem dzień wcześniej, stawiając kupon w aplikacji Fortuny. Teraz postawię zakład na Fortunie i jeśli wygram, jadę na północ. A jeśli nie, jadę na wschód. Kupon przegrałem, dlatego udam się na wschód, ale chłopaki nie mają o tym zielonego pojęcia. O, ile wody. Utoniemy, chłopie. Dobra, walimy rozgrzewkę, stary. Skipy, skipy, skip A, skip B. Pajac. Biodra, biodra. 4 piłki. Minuta, jak wyjdziemy, to włączamy. Oj, ej, jest lodowata i faktycznie jest dość płytko. O, ile wody. Utoniemy, chłopie. Tu się nie robi głębiej, Bartek. Dobra, musimy uciec. Dobra, mów, jak będziesz gotowy. Jestem gotowy. Start. Oddech, płytaj. Ej, konie. Konie. Sikam, sikam, żeby okrzać wodę. Patrzcie, konie. Konie są tam. One wytwarzają prąd? Jak chomiki? Ile jeszcze? Nie pytaj! Wygnamy to zadanie! Tak! Konik. Wpadliśmy na pomysł, że generalnie pojeździmy sobie na koniu. No i właśnie tutaj się umówiliśmy z państwem, że możemy się przejechać. Już? Wychodzimy! Jest! Ale mnie boli! O Jezus! Ale... Nie było tak źle. Ale dobrze, rozbudziliśmy się, co? No. Ale w ogóle teraz mnie dupa piecze. Ale nie tak, że jakiś mój największy wróg osiągnął sukces i mnie piecze dupa, tylko tak... Wiertarka jakaś sterta jest. Ciekaw, to brzmi jak wirażer z Minecrafta. Może się zrespił. Witam cię serdecznie, Danielu. Jesteśmy po wykonaniu zadania z morsowania. Jaki kierunek? Północ, południe, południowy zachód, zachodni wschód? Dobrze, chwileczkę, dobra? No to moim kierunkiem, którym się schowałem, jest
Południowy wschód. Najgorzej, stary. Południowy wschód. Najgorzej. Góry pojechał na bagnie. To jakieś kotliny na szczyt wejdzie, chłopie. Będzie na samym szczycie. Myślisz, że możemy się kierować w stronę Katowic? Myślę, że tak. Możemy zobaczyć jeszcze wyzwanie następne w sumie. Jest to zgniecenie arbuza udami. Zgnieciasz, dasz radę? Patrząc na nasze uda, widzieliście przed chwilą, to myślę, że może to być niełatwe. Dobra, gnieciemy arbuza udami. Dawaj, jedziemy po arbuza. Jedziemy po arbuza. Piesio. No chodź. A ten piesek w ogóle ma trzy nogi, nie? Biedaczek. Codziennie niskie ceny. Chcesz? Nie. Arbuzy, arbuzy. Nie ma? Nie ma arbuzów, stary. Oj, no może tak będzie, nie ma sezonu też, nie? Jakiegoś. Ja się nie znam na arbuzach. I najgorzej, bo tracimy czas, stary. Cenny czas. No muszą mieć arbuzy, no muszą. To wygląda jak sklep, w którym mają arbuzy. Zobaczę panie na zapleczu. Jak nie, to pomelo. I powiedzmy, że to jest arbuz. Okej. Dobra, dziękujemy ślicznie. Do widzenia, miłego dzionka. Jak pole sieczko w tym papstorze. Musimy godzinę stary na zadaniu. Czaisz? Najłatwiejsze jest. Dobra, jak tu nie będę mieć arbuza, to jest koniec, nie? Dzień dobry. Ma pani arbuza? Bartek tu jest, wyskoczyłem szybko i lecę w tym momencie do tego sklepu, bo był po drodze po prostu. Mam nadzieję, że tutaj będzie arbuz, jak nie, no to musimy jechać jeszcze gdzie indziej i tracić czas. Po następnego. I gdzie ta uda? Ja tam arbuza. Dobra. Dawaj, przyjdź! Karol! Nie idzie! Kurde, ciężkie gówno! Trzeba pociągnąć skarpetki wyżej. Jak to się ja zrobiłaś? O, chłopie, nie naprawię. Spróbujesz? Poluzowałem go. Yeah! Oczywiście to się nie zmarnuje, wszystko zjemy. Danielu, zjedliśmy arbuza razem. Musisz nam zdradzić województwo, w jakim się znajdujesz. Znaczy nie znajdujesz, tylko... W województwie śląskim. Województwo śląskie. Zdradziłem im województwo. Mają już drugie wyzwanie. Zobaczmy w ogóle, gdzie jest granica województwa śląskiego, stary. Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, województwo śląskie. Pojechałbym do Katowic, bo wiesz, tam będzie nam łatwiej robić zadania. No to Katowice. Idealne są dla nas Katowice. Tak? Jedziemy do Katowic. Musimy to wy... Stary, robimy go! On jest osrany! Jedzie się 2 godziny 20. Ruszamy! Chłopaki morsowali! Zdecydowałem się, że będę solidarny z nimi i też morsuję! Dojechaliśmy do Katowic i teraz dostaliśmy jeszcze, dodatkowo jak już dojechaliśmy, dostaliśmy wskazówkę od Daniela za wykonanie dwóch zadań 50 sekund. Słuchajcie, mam za was małą podpowiedź. Miejsce mojego pobytu znajduje się w odległości różnicy pomiędzy kursami dwóch drużyn GKS Katowice versus G Łęczna, których możecie znaleźć na aplikacji Fortuna. Różnicę tych dwóch kursów musicie wziąć do wartości bezwzględnej, pomnożyć przez 100, podnieść do kwadratu oraz dodaną do pierwiastka z 1296 i ten wynik, który wam wyjdzie, będzie promieniem od stolicy województwa śląskiego, w którym jestem. Powodzenia, chłopaki. Myślicie, że sobie poradzą? Bartek pisał parę razy maturę, także
Może być ciężko. Wchodząc w aplikację Fortuny, kursy wynoszą 1,88 na Katowice, 1,80 na Łęczną. 1,88 różnica, 1,80 to jest 0,08. 0,08 do wartości bezwzględnej to jest 0,08, jak wiadomo. Razy 100, musimy to pomnożyć, to jest ósemeczka. Ósemeczka do kwadratu 64, 8 razy 8 tyle nam daje. A to musimy dodać do pierwiastka z 1296, który jak wiadomo jest równy 36. Zostaje nam 64 plus 36, to jest 100. 100 kilometrów. Wow. Chyba kilometrów, nie? Nie podał nam. Albo metrów. Nie podał nam najważniejszej jednostki. Zadanie nie da się go rozwiązać. Ta wskazówka na niewiele nam się przydała. To jest bardzo duży obszar, jeżeli to są kilometry. Ale następne wyzwanie to wygłoś przemówienie motywujące przed tłumem ludzi. Na przykład zmotywuj ludzi czekających na czerwonym świetle, żeby odważyli się ruszyć, gdy będzie zielone. Założę się, że tego nie zrobisz. Zrobię. Odyszkę. To jakiś straszny pan tam szedł i się trochę tak speszyłem, wiesz co chodzi? Ale następna próba jest nasza! Nie poddajemy się. Chyba nie, no w sumie to nie rób, tego bodyka wtedy dostanę. Nie. Trochę się stresuję, boję się, że się poplączę, stary, zrobię się czerwony i będzie przywał. Dobra, i teraz, po tym zielonym. A, nie ma to jak. Porządne łowienie ryb. Drodzy rodacy, wiem, teraz jest czerwone, ale gdy będzie zielone, razem, wspólnie ruszymy naprzód. Wierzę, że damy radę, wspólnie pokonamy to światło. Niczym nasi przodkowie, ruszymy prosto, dumnie i z podniesioną głową. Za momencik światło się zmieni i nasz cel naprzód! Dobra, to sobie zaliczam. Dyszka biczkiem. Dobra, moi drodzy, moi kochani, wrzucam na Instagrama filmik z ostatniego wypadu w góry, żeby ich zmylić. Ciekawe, czy mi uwierzą, czy nie. Zobaczymy, ale na pewno będzie to dla nich też jakaś pewna wskazówka, bo jestem na razie w okolicach tutaj górskich i gdzieś tutaj mam zamiar się ukryć. Proszę państwa, Daniel Garcerz dodał Instastory, które przed chwilą zobaczyłem, ja gdy Bartosz robił. Widziałem. I właśnie chcę, żeby Bartek je zobaczył, nie? Karol powiedział, że wrąbił mnie w szok. Dobrze się obejrzeć wszystko, nie? Dobrze. No to by się zgadzało. To mogłaby też być potwucha, nie? Ale kobieta, głos kobiecy. Niemożliwe, nie? Że... Ale jakoś tak ciemniej mam wrażenie. To jest, wiesz co to jest? Musisz to powiedzieć? Tak. Tak? No dobra, no to wiemy, że są w górach, nie? Tylko gdzie w tych górach? Dobra, ale dawaj. Teraz ten, podpowiedź od niego za to wyzwanie. Jakakolwiek wskazówka, którą chce nam dać Daniel. Aha, to ta deszka bliżkiem jest pocieszająca ogólnie. Co tam, chłopaki, co tam? Witamy cię serdecznie, Danielu. Potrzebujemy od ciebie jakąkolwiek wskazówkę, bo wykonaliśmy zadanie przemówienia motywującego. No dobra, poczekaj chwilkę, poczekaj, już ci daję. Słuchacie? Tak. No, dawaj. A, rozłączył się. Dobra, jakie zadanie teraz mam? Już mnie zdenerwował, nie? Następne zadanie. Zrobić petycję i zebrać 110 podpisów randomowych ludzi na to, żeby Daniel zdradził nam miasto albo wioskę najbliżej siebie. Oczywiście mamy przygotowaną wcześniej petycję, bo wymyślaliśmy te zadania, więc musieliśmy się na to przygotować. Karol z Dęba? Siemanko, no cześć. Siemo, mogę zdjęcie? Jasne, że tak. Tylko, że będę miał wtedy do ciebie sprawę. No. Zbieramy podpisy, 110 ludzi musi podpisać naszą petycję, żeby Daniel Garcerz, nasz kolega, zdradził nam miasto znajdujące się obok jego aktualnej lokalizacji. Bo generalnie Daniel jest taką osobą, która w szkole podkradała mi kanapki. Teraz jest poszukiwany. Przez nas dwóch w zasadzie, ale to jest obywatelska, słuszna sprawa. Także jeżeli chcesz się tego przyczynić, to tu mam petycję. Możesz ją przeczytać oczywiście, nie podpisujesz nic dziwnego. Pewnie. No dobra. Subcio. Będziesz pierwszą osobą na petycji. Subcio. Dzięki ci serdecznie, stary. Nie ma problemu. Witam. A mogę pozdrowić kogoś? Oczywiście, no, tak. Pozdrawiam generalnie Janka Sochab. Subcio. My też pozdrawiamy. Dobra. Jeden. Teraz jeszcze tylko... 109. 9. Tutaj, o, idealnie. Zbieramy podpisy, bo nasz kolega jest poszukiwany, bo zjadł kanapki. Macie ze serca. Dziękujemy wam wszystkim. Oczywiście, teraz pewnie, tak. 5. Jeszcze tylko 100. Idzie tragicznie. 105. Idzie mega tragicznie, ale powolutku. Powodzenia wam życzę. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy za pomoc. 99 jeszcze. Czyli 22, 46. Prawie połowa, starej, mega szybko. Patrzcie to. Bang.
Przysięgam. Nie pisaliśmy tego sami. Jeszcze 10 podpisów i mamy to. Mamy 108 podpisów, jeszcze a teraz będzie ich 110. To jakaś epicka muzyka. Tak. Że coś niesamowitego się stało. Nie ma tu żadnego tuszu ultrafioletowego, który się pojawi, gdy coś poświęcicie. Nie ma. Możesz pisać jako wersów, ja ci pisam jako twist. Proszę bardzo. Dobra, dziękujemy wam serdecznie. Miłego dnia. Dziękujemy. Powodzenia w szukaniu Daniela. Gdy wróciliśmy do auta, Daniel napisał nam wiadomość, że jednak nie jest w województwie śląskim, a małopolskim i że jest przy samej granicy, bo są to województwa obok siebie, dlatego mu się pomyliło. Ale dzięki tej pomyłce wiedzieliśmy już troszkę więcej o jego kryjówce. No co tam? No słuchaj, ogólnie to musisz podać nam miejscowość. Podam wam zaraz tę miejscowość, poczekajcie chwilkę. Tylko zerknę na mapy Google. Wiecie, żeby przypadkiem nie pomylić na przykład województwa. Czekaj. To nie. To też nie. Nie chcę was w błąd wprowadzić, nie? Jasna sprawa. No, wiadomo. Najbliższa miejscowość. Uwaga. Najbliższa. Chwila napięcia. To Marki. Marki, Zwoja, małopolskie. Są. Okej, okay. O kurde, powiem ci, że tu patrz człowieku, jaki tu jest teren bez miejscowości żadnych obok. Mój, no, 115 km. Po ciemku. Pytanie, czy jedziemy do samych Marek, czy jedziemy do jakiejś większej miejscowości. A jakie mamy zadanie jeszcze? Nagrać 30-sekundową reżyserowaną scenkę z przechodniem. No to ja bym zrobił tu to wyzwanie. Wybierz kamerę, nagrywamy z nimi. Generalnie mamy teraz kolejne wyzwanie, jeszcze nie ruszyliśmy z Katowic, bo możemy zrobić kolejne zadanie, które polega na nagraniu 30-sekundowej reżyserowanej scenki z przechodniem. Ale podjęliśmy z Bartkiem taką decyzję, że nagramy to obydwaj, Bartek jedną, ja drugą. I wy możecie zadecydować. Kto zrobił to po prostu cringe'owiej. Także głosujcie w komentarzach. Ale te filmy możecie zobaczyć na naszych Instagramach, bo tutaj trwałoby to za długo, a nie chcielibyśmy tego przycinać, żeby faktycznie mogło was jak najbardziej wykręcić podczas oglądania. A po wykonaniu tego wyzwania ruszyliśmy do miejscowości Marki. Dobra, moi drodzy, prawie dotarliśmy do miejsca docelowego. Czeka nas jeszcze 3-godzinny marsz pod górkę, a później mam jeszcze dla was jedną małą niespodziankę. Co to za niespodzianka? Możecie zapytać. Ja wam powiem. Nie powiem wam, bo zepsuję wam niespodziankę. Powiem wam później, w dalszej części filmu. No i wchodzimy, zaczynamy. Generalnie na górze może być śnieg, dlatego zabraliśmy ze sobą raczki, takie kolce na buty. Jestem ciekawy na pewno reakcji Barteczka i Karola, kiedy w końcu domyślą się, gdzie ja w ogóle jestem i ich reakcji na to, jak oni mają w ogóle tam wejść. W momencie, jak oni tutaj dotrą, będzie już całkiem ciemno. Po drodze dostaliśmy od Daniela jeszcze jedną wskazówkę za wykonanie dwóch zadań w Katowicach. Jestem oddalony 60 km od miasta, z którym grał kiedyś jeden z aktualnych faworytów meczu z Ligi Mistrzów, który odbędzie się 21 lutego. Sprawdziliśmy, że chodziło o Barcelonę, która będzie grała w meczu 21 lutego, a kiedyś grała też z Wisłą Kraków. Dzięki temu wiedzieliśmy, że Daniel jest oddalony o 60 km od Krakowa, a mając wcześniejsze informacje, czuliśmy, że jesteśmy już coraz bliżej. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy już w miejscowości Marki. Robimy zaraz zadanko. Najpierw możemy dostać od niego w ogóle ulicę najbliższą, bo wykonaliśmy to zadanie z nagraniem. Halo, co tam? Musisz nam zdradzić najbliższą ulicę. Czekajcie, ja wam to wyślę na Messengerze, dobra? Dobra. Mnie najbardziej właśnie ciekawi miejsce takie faktycznie, w jakim się schował, no bo wyobraź sobie, że on musi siedzieć parę godzin w tym miejscu. No wiadomo, pewnie też nie siedzi w jednym miejscu, tylko jakoś fajnie spędza czas. Szlak pierwszy zielony, XD. Nie. Wiedziałem. Generalnie, no to mam taki widoczek teraz. Ścieżka dalej taka udeptana jest, ale wokół mam takie piękne wyspy śniegów. Zimno jest w ogóle, wiatr wieje, nieprzyjemnie. Chcę już dojść na ten szczyt, mieć z głowy. Chcę już, żeby chłopaki po prostu powiedziały: dobra, Daniel, wystarczy, możesz wracać. Jesteśmy przy nim, stary. Jesteśmy przy tym szlaku. Tu masz szlak pieszy zielony. Robimy zadanie kolejne od razu, co? Bo fajna rzecz dla niej jest. Wiesz, co tam jest? Za zadanie nie wiem. Bo następne zadanie to jest generalnie zadanie niespodzianka od Daniela. Dostaliśmy przed nagrywaniem tego filmu od Daniela taki pakunek. Nie mamy pojęcia generalnie, co w środku jego jest. Możemy sobie począć. No i trzeba to otworzyć. Bo bardzo fajną rzecz za to dostaniemy. I widzę, że tu jest jakiś styropian. Who's gonna carry the boat? Siema, o tej porze każdy wypić może, a co by nie było, jest bardzo miło. Chłopaki, kupiłem dla was jajeczka stuletnie. Obierzcie je ze skorupki i skonsumujcie w całości. Bez popijania będzie lepszy efekt. PS, założę się, że Bartek nie da rady tego zjeść. PS2, nagrywacie to, jak to czytacie, prawda? Już mi niedobrze, stary, już mi się... Jajka stuletnie. To jest takie duże? Dobra, na dwór musimy iść. Dawaj, bo czas leci. A skurczybyk jest blisko. Zobaczcie, jaki mam ładny widoczek. Tam miasto generalnie. No nic, ale idziemy dalej.
Jeszcze trochę. Przodu. Aż mam ostrą zadyszkę, nie? Ale do przodu. Dawaj, próbujemy. No nie ma szans. Wiesz, co mi to daje, stary? Ziemią. Albo taką, chłopie, grzybią z lasu. Szczerze? Myślałem, że gorzej będzie pachnieć. Na razie to jest na razie mam, stary, patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Śmieszne. Szare jajo. Stukamy się? Jak na Wielkanoc. O kurde! Ej, gościu, co się stało? Ej, daj to pomóc. Serio? Nie, stary, nie dam rady tego zjeść. Co to jest? Nie. No śmierdzi tak, jakby coś stęchłego leżało bardzo długo, nie? Coś, ono jest czarne. Mogę spróbować. Poczekaj. Chcesz pierwszy czy razem? Co, nie siorbniesz? Człowieku, to jest stuletnie jajo. Reszta spłynęła po prostu, a teraz mam taką w miarę stałą formę. Uj, przykleiło mi się do palca. Ziomki, moje kochane. Moje kochane, pysie mysie. Słodkie cysie, moje drogie. Wielokrotnie pokazywaliście mi wsparcie. Dobra, dupcia wyliznana. Teraz pokażę wam. Coś, co chciałem wam pokazać już wcześniej. Niespodziankę na kompachu. No bo nie dość, że generalnie jest tutaj strasznie ciemno, to jeszcze mam kamuflaż. Jestem krzakiem. Nie? Dosłownie. No i no po prostu nie ma opcji, żeby oni mnie tutaj znaleźli, nie? Nawet jakby mieli moją dokładną lokalizację, to ciężko by im było tutaj w ogóle wejść. A co dopiero mnie tutaj gdzieś znaleźć w tych wszystkich innych krzaczorach, gdzie lokalizacja nie jest aż tak dokładna. Tu byłem cały czas. Cześć. To jest choinka. To jest zwykłe drzewo. To jest... Zwykły krzak. Nie ma szans, nie ma opcji. Jeśli tu dotrą w ogóle, to mnie nie znajdą. Nie ma szans, po prostu nie ma takiej możliwości. O nie. Mogę spróbować dalej, ale czy to przełknę, to wątpię. Trzecia próba, mogę to zrobić. Ja jestem osobą, która może zmieścić, wsunąć w siebie różne rzeczy, ale to jest nie do przełknięcia. Ja nie dam rady, chłopie, no nie ma szacji. Ale co ja mam z tym zrobić, chłopie? Chłopie, ja się zrzygałem przed. To jest całe czarne jajo, chłopie. Ej, ale moje jakieś... Moje całe było płynne, nie? Ale to fajnie wygląda, szczerze. Odsuń się, bo to może być ostry ładunek, nie? Dobra, gdzieś to mam. Spróbuj jeszcze bez... Troszeczkę spanikowałem, wiesz co chodzi? Ale nie uważam, że jest to złe. To fajnie, że to prawie... Walcz do końca! Nie. Daj mi wodę. To by się uda na 100%. Mówię ci, no panie. No nie jest to smaczne w smaku, ale da się, w sensie to mogę zjeść faktycznie. Nie, stary. Milion subskrypcji. Ja już jak to wziąłem do ust, to wiedziałem, że ty to zjesz. Bo ja ogólnie jestem mega wrażliwy na takie rzeczy, ale to nie było takie przerażające, nie? To jest takie duże? No nie ma szans, że ono jest czarne. Dobra, dzwonimy do Daniela. Za to wyzwanie Daniel włącza lokalizację na 5 sekund. Ej, co jest? On już udostępnił. Gdzie on jest? Chłopaki zjedli jajeczka, które dla nich przygotowałem. Dostali moją lokalizację na 5 sekund i zdają sobie po prostu sprawę, że ja już jestem na górze. Jestem naprawdę ciekawy reakcji chłopaków, jaką zrobili. A ja teraz tutaj z tym stroju szczają się i po prostu na nich czekam. Ej, to jest pieszo godzina drogi, chłopie. Co za świr. Gdy poznaliśmy lokalizację Daniela, przyjechali do nas znajomi, którzy pomagali dzisiaj Danielowi w schowaniu się, bo mieli naszą lokalizację. Wyposażyli nas w sprzęt potrzebny na wspinaczkę w górę, żebyśmy mogli go odnaleźć i w tym samym czasie dostaliśmy kolejną wskazówkę. Chłopaki, jestem oddalony od granicy ze Słowacją o tyle kilometrów, ile wynosi różnica kursów w meczu Borussii Dortmund i PSV. Minus 1. W aplikacji Fortuny sprawdziliśmy, że kursy wynosiły 3,15 i 2,14, a po odjęciu od ich różnicy jedynki wyszło nam, że Daniel znajduje się zaledwie 10 metrów od granicy ze Słowacją. Co prawda wcześniej za wykonanie wyzwania Daniel włączał swoją lokalizację, ale tylko na 5 sekund, więc teraz wiedzieliśmy, w jakim miejscu go dokładnie szukać. Daniel jest na samym szczycie, daleko, szlak górski, prowadzi tam przez godzinę 45 minut. Trzeba się dobrze do takich rzeczy przygotowywać, no jesteśmy, myślę, teraz już odpowiednio wyposażeni. I dużo osób wie, że tu jakby będziemy, dużo osób też wie, że Daniel tu jest, także na spokojnie. Chłopaki generalnie ruszyli. Mamy 20:30, ile? 20:40, chłopaki ruszyli po małej pomocy ze strony mojej ekipy. Proszę państwa, tak wygląda droga, tak wygląda Bartek.
Nie widać już końca, o Jezus. Tak, mamy telefony naładowane, powerbanki, prowiant ze sobą. No tyle, ile wy widzicie na kamerze, to tyle widzimy my przed sobą. Ja myślałem, że tak będzie, ale nie spodziewałem się, że będzie to aż takie na żywo, nie? Leżę tutaj i czekam. Ale nie jest najgorzej. Nie ma jakichś tragedii, jeśli chodzi o... No, chłopaki generalnie zmierzają w moją stronę, ale mają jeszcze godzinę czasu. Kurde, mogą nawet to zrobić, nie? Może im się to udać. Nawet jeśli mnie złapią, nie? To by czuł się z tym dobrze, bo dałem z siebie wszystko. I myślę, że takie podejście w życiu powinni wszyscy stosować. Daniel bawi, uczy. Nie wiem, co widać, bo świecę z przodu kamerką i nie mam pojęcia, co widzicie. Droga się zmieniła, proszę państwa. Jest trochę węższa. Otoczeni jesteśmy przez takie oto... Tak, my używamy do wyznaczarek, żeby zostawić je w pełni naładowane na szukanie Daniela. Tak naprawdę widzimy tylko to jest... O, teraz wodospad oczywiście. Pewnie mnie nie słychać. Słychać. Bardzo dobrze, Daniel. Koniec. No nie starczy nam czasu, nie damy rady tego zrobić. No dobra. The end. Dobra. Tak jest. Udało się! Okazało się, że kompletnie nie zdążylibyśmy złapać Daniela, bo byliśmy dość daleko, a graliśmy do godziny 22, ale tak to zmontowałem, żeby było napięcie. Wiecie, o co chodzi. Pamiętajcie o kodzie chowany dla nowych graczy w Fortunie. Akurat mamy powrót Ligi Mistrzów, a zaraz będziecie mogli wytypować też m.in. Oscary albo Cloud MMA. Fajnie. Teraz trzeba stąd zejść.